Budynek dworca PKP w Ustce wraz z przylegającymi terenami przechodzi prawdziwą metamorfozę. Jednym z elementów prac jest przywrócenie historycznego wyglądu budynkowi dworca, w tym montaż wieżyczki na jego dachu, która była znana jedynie z przedwojennych fotografii. Ktoś nazwał to historyczną chwilą, czyli montaż tej wieżyczki, która od wielu lat nie istniała już na tym budynku, natomiast istniała na nim pierwotnie, została z tych starych zdjęć odtworzona i dzisiaj zostanie na dachu budynku dworca PKP zamontowana. Budowa węzła integracyjnego, czyli remont budynku dworca oraz budowa dworca autobusowego, rozpoczęła się w lipcu 2019 roku. W zakres zagospodarowania terenu dworca autobusowego wchodzi budowa pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss and Ride, postojem taksi, parkingiem rowerowym Bike and Ride, budowa ciągów komunikacyjnych, jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe. Planowane jest także odwodnienie i oświetlenie terenu. Na terenie węzła zamontowany zostanie automatyczny, elektroniczny system informacji dla podróżnych, obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego. W ramach węzła również wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe w okolicy ulicy Portowej. Ten zakres robót realizowany jest w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Inwestycja zakończy się w 2021 roku. Projekt budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce realizowany jest w ramach osi priorytetowej 9 mobilność, działania 9.1 transport miejski, poddziałania 9.1.2 transport miejski.